Podejrzewam, że zdecydowana większość karpiarzy miała kiedyś do czynienia z D-rigami. To elementy zestawów końcowych, które są niezwykle chwytne, które sprawdzają się w niektórych zestawach znakomicie. Natomiast z D-rigami zawsze był pewien kłopot, dlatego że po pierwsze, zazwyczaj musieliśmy sami go robić, co nie jest wcale takie proste, bo musimy mieć do tego odpowiedni materiał. To taka chociażby linka do Stiffriga, także kółko stalowe, które tutaj jest założone na tę pętlę. No i oczywiście w odpowiedni sposób to wszystko musi być zawiązane. Od czasu do czasu można spotkać gotowe haczyki już z pętlą D-rig, no ale one oczywiście są na bazie żyłki. No i z tym jest problem, dlatego że często to się gnie, nie zachowuje się tak jak chcemy. No i jest z tym spory problem. Ten problem został rozwiązany całkiem niedawno, aż dziw bierze, że tak późno, przez firmę Mustad, która wprowadziła do swojej oferty haczyki BBS. Czym one się wyróżniają? Są to haczyki do D-riga, w których pętla jest założona na stałe i pętla jest zrobiona ze stalowego drutu, który jest przyklejony do haczyka, odpowiednio wyprofilowany i oczywiście z kółeczkiem tutaj poruszającym się po tej pętli. Jest to wszystko sztywne, doskonale się trzyma. Zupełnie inaczej możemy operować tym haczykiem niż takim, które sami wiążemy. Naturalnie te haczyki są w różnych rozmiarach i w różnych rodzajach. Począwszy od takiego typowego wide gapa, poprzez curve shank, continental. Oczywiście te nazwy w pewien sposób same mówią za siebie. Longshank z długim trzonkiem, czy chociażby choda, czyli znakomity haczyk do chodriga, ale do zigriga również. Na bazie tych haczyków, oczywiście różnych ich wielkości, możemy tworzyć fantastyczne zestawy D-rig. Tu mam taki zestaw już gotowy z kulką, małą kulką pływającą, która zachowuje się znakomicie na tym zestawie. Zresztą kulki pływające znakomicie właśnie współgrają z D-rigiem. Tak to wygląda nad dnem. Niezwykle chwytna rzecz. Oczywiście tutaj najprostszy montaż to jest przy pomocy gumek. Tu mam cały zestaw gumek o różnych średnicach. Oczywiście to jest na gumce, więc gumka powoduje to, że może się rozciągać i założyć możemy kulki o różnej średnicy, ale zachowanie ich jest niezwykle naturalne. Haczyki BBS, zupełnie nowy pomysł na D-riga.